No dobra, jest ze mną Daniel i w tej chwili przeprowadzi ze mną pewien eksperyment. Dokładnie, cześć, hipnotyczny dzień dobry wam wszystkim. Przeprowadzimy eksperyment, który każdy z was może przetestować teraz na sobie właśnie razem z nami. No właśnie, więc co? Przechodzimy ogólnie do eksperymentu, więc teraz tak, zaznaczam, jeśli macie możliwość, słuchajcie się po prostu w moje słowa i po prostu podążajcie za moimi słowami. I co ważne, żeby eksperyment się udał, miejcie po prostu chwilkę dla siebie i zamknijcie na spokojnie oczy. Ale na spokojnie podążajcie za mną, o wszystkim wam na spokojnie. I się nie bójcie, bo mówimy, że mamy się nie bać. Macie się nie bać, jest to w 100% bezpieczne. Potem w każdej chwili i tak możecie otworzyć oczy, ale zobaczycie, jak ten eksperyment przebiegnie, a będziemy powiększać jeden z naszych palców. To ciekawe. To ciekawe, ale o najważniejszym zagadnieniu w sumie może powiem później, jeśli chodzi o powiększanie palców. Na początek więc tak. Wy się też proszę teraz przygotujcie do tego, aby wziąć właśnie udział w tym naszym wspólnym eksperymencie. I zaznaczam, tego w Polsce żaden inny hipnotyzer nie robi jakby coś, więc uważajcie. A więc uwaga, przechodzimy teraz do eksperymentu, a więc słuchajcie mnie na spokojnie, tak jak słuchacie najbardziej waszej ulubionej muzyki i zobaczycie, efekty będą bardzo, bardzo ciekawe. Ale na początku trzeba cię troszkę po próbie autostradowej rozluźnić, uspokoić, bo trochę poszalałeś. Jest okej. Okay. Poszaleliśmy w sumie, fajnie. Dzień jak co dzień. Więc na spokojnie, ty też, drogi widzu, oprzyj się na spokojnie, jeśli masz taką możliwość, aby było ci jak najbardziej komfortowo. Bardzo wygodne fotele w Oktawii. Bardzo wygodne. I uwaga, dwa fotele są z masażem. A tak, dokładnie. Ale to będzie rozpraszać, ja muszę się skoncentrować. Tak. Drogi widzu, skoro też jesteś już oparty, zrelaksowany, jeśli masz możliwość oprzeć twoją głowę o zagłówek, to też jak najbardziej możesz to zrobić. Ty też już masz głowę opartą o zagłówek, a więc na spokojnie teraz trzeba cię troszkę zrelaksować. Więc uwaga, teraz każdy z was zamyka oczy i koncentruj się teraz na twoim oddechu. Nabierz głęboki wdech nosem i wydech ustami. I raz jeszcze głęboki wdech nosem i wydech ustami. I raz jeszcze głęboki wdech nosem, wydech ustami i całe ciało się relaksuje. Raz, dwa, trzy, otwórz oczy. Już nawet powoli ci oczy było, może ciężko było ci otworzyć oczy trochę. I o to właśnie chodzi, aby się zrelaksować. I teraz przechodzimy do dalszego etapu właśnie eksperymentu. To już taki wstęp do hipnozy. Teraz wyciągamy przed nas dłonie, raczej ręce i dłonie i widzimy, że każdy z nas ma na nadgarstkach linie, rozmaite linie. Nas interesują te najwyżej ułożone. I teraz składamy w dłonie w taki sposób, aby te najwyżej... Może spojrzeć. I nas interesują te linie, które znajdują się najwyżej. Czyli te na samej górze, które są. Widzisz? Na nadgarstku. Nie, mam na nadgarstku, tak. Te linie, tak. I składamy te linie obok siebie, aby tworzyły jedną linię. Składamy to dlatego w ten sposób, abyśmy mogli później ułożyć je w ten sam, w tej samej pozycji, aby było wszystko, wiesz? Żeby nie było jakiś fake, okej? Okay? Tak, dłonie są, dokładnie, linie tworzą jedną linię, te najwyżej ułożone linie tworzą jedną. Teraz składamy ręce jak do modlitwy, dokładnie tak. Jeśli ktoś chce się teraz pomodlić, może to śmiało wykonać. I teraz popatrz. Patrz teraz na twoje palce środkowe. I dostrzegasz, może u ciebie też tak jest, że jeden z tych palców jest większy, drugi mniejszy. No tak. Tylko te środkowe palce. Tak? Już nie jest tak. Okej. Okay. Jeśli ktoś ma palec równy, może po prostu wybrać jeden z tych, który miałby rosnąć. Lewy lub prawy. I teraz zrób sobie wewnętrznie, oczami twojej wyobraźni, zdjęcie tych dwóch palców środkowych. Zrobione? Super. Ty też. Teraz na spokojnie połóż dłonie. Zamknij oczy, oprzyj się na spokojnie. Ty też się również oprzyj. Słuchaj teraz na spokojnie moich słów i tego, co mówię. Skoncentruj się teraz na tym, jak widzisz ponownie to zdjęcie, które udało się tobie zrobić, tych środkowych palców. Jeden był większy, drugi mniejszy, być może były równe. Jeśli były równe, wybierz jeden z nich, który ma rosnąć. Ty koncentruj się w twoim przypadku na tym mniejszym, czyli każdy, który z was miał mniejszy palec, będzie on powoli rósł. Dobra, więc koncentruj się na moich słowach, na tym, co mówię. Wyobraź sobie, że ten mniejszy palec zaczyna rosnąć. Jesteś coraz większy i większy i dłuższy. Zaczyna rosnąć tak samo jak nos Pinokia, który kłamał. Gdy kłamał Pinokio, rósł jego nos. Tak samo rośnie teraz twój palec.
jeszcze bardziej, jest większy i większy, jeszcze bardziej, bardziej. Możesz sobie wyobrażać, że właśnie twój palec dosięga tutaj tego okna dachowego. Jeszcze bardziej i bardziej, jeszcze bardziej. Z każdym moim słowem, z każdym dźwiękiem, który słyszysz, jeszcze bardziej palec zaczyna rosnąć. Może wyobrażać sobie, że palec przebija wręcz ten sufit. To jest tylko twoja wyobraźnia, twoja podświadomość. Bardzo dobrze. Policzę za chwilę do trzech, na trzy otworzysz twoje oczy, będziesz ponownie tutaj i teraz. Jeden, dwa i trzy. Otwórz oczy. Ty też, drogi widzu, otwórz teraz oczy. I przechodzimy do dalszego etapu końcowego. Składamy dłonie w ten sam sposób jak wcześniej, względem tych linii. I widzimy, że palec urósł. Urósł teraz. Skubaniec jesteś. To jest właśnie. Coś w tym jest. Coś w tym jest. Teraz są równe, a były mniejsze, tak? Tylko co? Złóż jeszcze raz. Złóż jeszcze raz. Zobaczysz, że to cały czas tak zostaje jeszcze bardziej. Bardziej. Mam nadzieję, że wam się też udało. Jeśli komuś się nie udało, może spróbować śmiało później jeszcze raz. Co niektórzy mogą nie mieć zaufania do tego. Ale jak ci się powtórzę... Nic mi się nie stało. Dokładnie. Jak się czujesz? To ciekawe. Ciekawe, pierwszy raz mam do czynienia z hipnozą, ale jest to faktycznie ciekawe hipnozę... i coś w tym jest. No faktycznie wszystko tutaj zrobiłem tak jak wcześniej. Dokładnie. I teraz wydaje się to wręcz niemożliwe. I popatrz, jak my często też stajemy przed jakimiś zadaniami, które nam w głowie już się wydają niemożliwe, a damy radę właściwie je zrobić. Mm. Jeśli odpowiednio się na tym skoncentrujemy, ponieważ to był odpowiedni stan koncentracji, i w tym stanie rzeczywiście można bardzo wiele zadziałać. Dlatego właśnie ja się też muszę czasami skoncentrować, by pojechać szybciej niż wy, właściciele samochodów. No i dlatego są próby też autostradowe. Dokładnie. Ale eksperyment był bardzo ciekawy. Dokładnie. Na moich szkoleniach hipnozy jeszcze pokazuję wiele innych ciekawych zagadnień, jeśli chodzi o testowanie hipnozy. To był jeden z takich najbardziej skutecznych, że tak powiem, który 90%, 99% osób potrafi to wykonać. I co ważne, moi drodzy widzowie, raczej twoi drodzy widzowie, ale widzowie, możecie ten eksperyment również przeprowadzić na kimś. Bardzo ciekawe. I co ważne, a propos palec urósł, tak? Mhm. Panowie, powiększamy tylko palec. Mam nadzieję, że eksperyment wam się też udał. Tak jak mówiłem wcześniej, jeśli macie jakieś obawy, spróbujcie raz jeszcze i możecie powtarzać te moje słowa, cały proces też, jeśli chcecie na kimś to przetestować i sami sprawdzić, więc możecie być takimi wstępnie już też osobami, które zajmują się hipnozą. Możecie też już doświadczyć tego, jak się kogoś hipnotyzuje. Mhm. O, i właściwie widzisz, ty jesteś osobą, która dosyć dużo pali papierosów. No, trochę pali. I hipnoza właśnie też dobrze się sprawdza właśnie przy rzuceniu palenia, przy odchudzaniu, przy różnych zagadnieniach, jeśli chodzi o to. Ciekawe, pewnie to ma jakiś związek z jakąś autosugestią, czy czymś takim, skupieniem się, wyobraźnią. Hipnoza to jest sugestia, tak. A, no właśnie. Tak. Bez hipnozy ciekawe. Nie ma sugestii, bez sugestii nie ma hipnozy. I to jest najczęściej tak, że osoby już po pierwszej sesji w ogóle nie palą. Na co komu desmoxem? Próbowałem, średnio działa. Krótka informacja ode mnie w razie czego. Jeśli jesteście palaczami, to skoncentrujcie się na tym, że kiedy przychodzi chęć na papierosa, zamiast papierosa weźcie 5 głębokich wdechów i wydechów. I zobaczycie, czy jest chęć. Zobaczycie, czy jest chęć. Gwarantuję, że będziecie mieli redukcję co najmniej o 30%. Tylko przez taki prosty trik. Z mojej strony dziękuję bardzo za to, że wzięliście udział też w tym eksperymencie. Mam nadzieję, że się udał. W razie czego możecie też do mnie napisać, żeby przeprowadzić coś takiego też, można powiedzieć, osobiście. Z mojej strony już na tyle. Dziękuję wam za uwagę. Hipnotyczne do widzenia. Hipnotyzujcie uśmiechem i wszystkiego dobrego. A ja kołbaskowe też do widzenia. Próba autostradowa odbyła się pomyślnie. Jaki ten ciekawy bardzo eksperyment. No pierwszy raz do czynienia mam z hipnozą i całym tym tematem. No ale cóż, coś w tym takiego hipnotycznego jest. Tak. Trzymajcie się, na razie. Na razie, cześć.